witamy! Dziś będzie turystyczna jazda na rowerze. Odwiedzimy miasto Jastrzębie-Zdrój, przez które przebiega żelazny szlak rowerowy. Sprawdzimy, jak wygląda nowy odcinek jastrzębskiej części tego szlaku oraz poznamy miejsca i obiekty związane z tym dawnym śląskim uzdrowiskiem. Zostańcie z nami! Podróżując autem do Jastrzębia-Zdroju z każdego miejsca w Polsce, czy to z Warszawy, Gdańska czy Krakowa, najwygodniej jest wybrać popularną A1-kę. Jeden z najpopularniejszych szlaków komunikacyjnych prowadzących z Polski na południe Europy, autostrada A1, leży bowiem nieopodal miasta, do którego właśnie zmierzamy. Jadąc w stronę czeskiej Ostrawy, kilka kilometrów przed granicą, na wysokości Mszany, skręcamy z autostrady w kierunku Jastrzębia i po kilku minutach jesteśmy na miejscu. Jastrzębie-Zdrój liczy około 90 tysięcy mieszkańców i położone jest na Górnym Śląsku, przy granicy polsko-czeskiej. Od połowy XIX wieku do lat 90. XX wieku było uzdrowiskiem. Z uwagi na odkrycie znacznych zasobów węgla kamiennego w latach 50. XX wieku miejscowość przekształciła się w ośrodek przemysłowy. W ostatnich latach w Jastrzębiu-Zdroju mocno rozwija się turystyka, powstają m.in. ścieżki rowerowe, a liczne prace rewitalizacyjne stopniowo przywracają blask dawnemu kurortowi. Jesteśmy w dzielnicy Zdrój, w której znajduje się wpisany do rejestru zabytków dawny zespół uzdrowiskowy w Jastrzębiu-Zdroju. Dominuje tutaj architektura w stylu szwajcarskim. Jastrzębie-Zdrój ma bardzo bogatą historię, historię uzdrowiskową z lat jeszcze przedwojennych i lat powojennych, ale też historię lat 80. budowy miasta, budowy powstania kopalni i przełomów, czyli porozumienie jastrzębskie z roku 80. Dlatego bardzo dbamy o to, aby te dwie historie wplatały się w taką markę turystyczną Jastrzębie-Zdrój. Jesteśmy teraz w Parku Zdrojowym, bardzo pięknym miejscu. Wszystkie obiekty pouzdrowiskowe pełnią w tej chwili zupełnie inną funkcję. Dom Zdrojowy, który kiedyś był kasynem, jest obiektem Miejskiego Ośrodka Kultury. Tuż obok mamy Galerię Historii Miasta, jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, czyli budynek Masnówki i rewitalizujemy kolejny obiekt Łazienki 3, który będzie również przeznaczony na cele kulturalne. Oprócz tego mamy przepiękne alejki, fontannę w parku i również zbudowany od nowa obiekt inhalatorium, który na bazie zdjęć z poprzedniej epoki jest przywrócony niemal w tym samym kształcie. Jastrzębskie uzdrowisko od początku swojej działalności przyciągało ludzi z całej Polski leczniczymi solankami jodobromowymi. 18-hektarowy Park Zdrojowy jest obecnie miejscem wydarzeń kulturalnych i rodzinnych spacerów. Ta historia nasz uzdrowiskowa i historia lat 80. powoduje, że warunki stwarzamy do tworzenia Jastrzębia turystycznego. Dlatego budowa żelaznego szlaku rowerowego jest takim największą inwestycją, która przyciągnie wielu turystów również do Jastrzębia-Zdroju. Już za chwilę sprawdzimy, jak wygląda wspomniany żelazny szlak rowerowy. Żelazny szlak rowerowy to pętla poprowadzona po pograniczu polsko-czeskim, dokładniej przez tereny 5 gmin. Godów, Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice, a także czeską Karwinę i Petrowice koło Karwiny. Motywem przewodnim trasy jest tematyka kolei, która dawniej łączyła te tereny, wywierając duży wpływ na gospodarkę i infrastrukturę. Warto wspomnieć, że stację kolejową w Jastrzębiu-Zdroju otwarto w 1911 roku, a zamknięcie dworca pasażerskiego i likwidacja połączenia kolejowego w tym mieście nastąpiła w 2001 roku. Żelazny szlak rowerowy wykorzystuje więc stare, wyłączone z użytku linie kolejowe. Dwadzieścia lat temu linia kolejowa do Cieszyna została zamknięta i nasypy kolejowe i te wąwozy stopniowo zarastały, zaczęły się problemy z odwodnieniem i z tego problemu postanowiliśmy zrobić coś dobrego. Wraz z naszymi kolegami z Czech wymyśliliśmy i dzięki dofinansowaniu wprowadziliśmy w życie
nasz pomysł żelaznego szlaku rowerowego. Nazwa Żelazny Szlak Rowerowy nawiązuje do kolei żelaznej, tak? Bo to jest ta oś, na której się poruszamy. W pierwszym etapie, zakończonym w 2018 roku, powstała pętla, która po stronie czeskiej i polskiej łącznie miała 42 km. Obecnie dysponujemy drugą rozszerzoną pętlą, łącznie 53 km, z czego kilkanaście kilometrów jest po wspomnianym wcześniej torowisku. Po stronie czeskiej mamy prawie 20 km po drogach publicznych i kilka kilometrów po łąkach i terenach parkowych. Po stronie polskiej mamy kilkanaście kilometrów po nasypie kolejowym i kilka kilometrów po drogach publicznych. Ścieżka rowerowa po nasypie kolejowym w Jastrzębiu ma niemal 10 km, w Godowie ponad 4 i w Zebrzydowicach prawie 4 km. Myślę, że nasz produkt turystyczny będzie stanowił idealną bazę wypadową do poznawania pogranicza polsko-czeskiego. Pokonujemy na rowerach nowy, blisko 10-kilometrowy odcinek jastrzębskiej części Żelaznego Szlaku Rowerowego. Początkowo trasa przebiega przez Dolinę Szotkówki, która jest terenem o dużej różnorodności przyrodniczej. Oprócz rzeki Szotkówki, uwagę rowerzystów przyciągają położone po obu stronach szlaku stawy rybne. Po drodze mijamy także stadninę koni. Dalej trasa przebiega przez tereny pokopalniane, gdzie towarzyszy nam już zupełnie inny widok, krajobraz industrialny. Na szlaku spotykamy sporą liczbę rowerzystów, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Trasa robi bardzo dobre wrażenie, bo nie dość, że nawierzchnia jest idealnie gładka, która zadowoli zarówno miłośników rowerów szosowych, jak i będą na niej mogli spokojnie jeździć ludzie na rowerach górskich i rodziny z dziećmi. To jest dla niej bardzo dużo punktów przystankowych. Właściwie co chwilę mija się ławki, mniejsze lub większe wiaty, stoliki. Też punkty gastronomiczne, których na razie może nie jest tak dużo, ale zapewne ich przybędzie. Przy budowie trasy wykorzystano były szlaki kolejowe, byłą infrastrukturę kolejową. Trasa wjedzie po nasypach kolejowych, po wiaduktach kolejowych. Jest to o tyle fajny pomysł na rewitalizację Śląska, że takich instalacji na Śląsku mamy setki kilometrów, które idealnie łączą miasta, choćby aglomeracji górnośląskiej, ale też miasta bardziej oddalone od siebie. I fajnie by było, gdyby Jastrzębie-Zdrój było przykładem dla włodarzy innych miast regionu, by zobaczyli, jak można wykorzystać nasypy kolei szerokotorowych, wąskotorowych do zbudowania trasy, która łączy okoliczne miejscowości. W sąsiedztwie budynku dawnego dworca kolejowego, tuż obok trasy, znajduje się pump track, na którym można szlifować rowerowe umiejętności. Tor rowerowy o specjalnie ukształtowanej falistej nawierzchni wyrabia refleks i uczy koordynacji ruchowej. Żelazny szlak rowerowy pozwoli amatorom zarówno jazdy turystycznej, spokojnej, rodzinnej, jak i też amatorom szybkiej jazdy sportowej na znalezienie miejsca dla siebie. Nawierzchnia mineralno-żywiczna wykorzystana przy budowie żelaznego szlaku rowerowego jest równa i szorstka. Nie powoduje drgań i pozwala na osiąganie dużej prędkości nawet na rowerach szosowych. Dla tych, którzy poszukują więcej wrażeń, mamy trasy o cięższym profilu. Nasz szlak łączy się z żółtym, czerwonym, z czarnym nad Piotrówką, a także z Eurovelo 4, którym można dojechać do różnych atrakcji w mieście Jastrzębie. Zatem zjeżdżamy z żelaznego szlaku rowerowego przechodzącego przez Jastrzębie-Zdrój i kierujemy się w stronę centrum miasta. Jadąc na rowerze, można po drodze odwiedzić wiele miejsc. Między innymi ośrodek wypoczynku niedzielnego, w którym znajduje się tężnia solankowa, posiadająca właściwości lecznicze i podkreślająca uzdrowiskową historię miasta. Ciekawym obiektem jest położona w Parku Zdrojowym Galeria Historii Miasta, w której można obejrzeć m.in. stałą wystawę o jastrzębskim górnictwie. Na rowerze można także dojechać do Jastrzębia Boryni, by zobaczyć zabytek architektury – pięknie odnowiony XVIII-wieczny pałac.